Dobrze. Dzień dobry, raczej dobry wieczór. Witam Państwa na dzisiejszym webinarze, który poprowadzi Kasia Lipska z Fundacji Piąte Medium. Zrobimy taki mały przegląd takich narzędzi internetowych do prezentacji online. Ja się nazywam Ania Wuls, jestem koordynatorką projektu Młodzi w Akcji, w ramach którego jest ten webinar. I wydarzenie jest finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Jeśli chodzi o zaświadczenia, powiem na samym końcu informacje, jak je pobrać i skąd tak naprawdę je wziąć. Ale na ten moment chciałabym oddać głos Kasi i życzę Państwu udanego webinaru. Dzień dobry Państwu. Proszę tylko o potwierdzenie, czy mnie dobrze słychać i widać. Super, widzę, że tak. Ok. Nazywam się Katarzyna Lipska. Od prawie 6 lat współpracuję z Fundacją Piąte Medium. Fundacja Piąte Medium to jest lubelska organizacja pozarządowa, która zajmuje się przede wszystkim edukacją medialną, edukacją artystyczną i edukacją fotograficzną. Ja w ramach działań fundacji zajmuję się zazwyczaj prowadzeniem zajęć z seniorami, ale pracowałam też z młodzieżą, z osobami dorosłymi, z dziećmi. Ostatnio prowadziłam kilka webinarów także dla nauczycieli. I dzisiaj będę chciała Państwu opowiedzieć o przydatnych, prostych i darmowych narzędziach do prezentacji online. Ale zanim to jeszcze jakby Państwo mogli mi napisać, skąd Państwo mnie dzisiaj oglądają i słuchają i czym się Państwo zajmują. Czy są Państwo nauczycielami, czy może się Państwo uczą, a może w ogóle robią Państwo jeszcze coś zupełnie innego? Będzie mi wtedy na pewno łatwiej dostosować to, co będę mówiła do Państwa potrzeb, mam nadzieję. Nauczyciel języka polskiego, dzień dobry. Nauczyciele. O, pani Iwona jest z Lublina, więc pozdrawiam krajankę. Nauczyciel, okej. Okay. Czyli jesteśmy znów w nauczycielskim gronie, podobnie jak, nie wiem, czy Państwo uczestniczyli może w ostatnim webinarze, który robiłam miesiąc temu. Tam również byliśmy, zwłaszcza w nauczycielskim gronie. Okej, okay. W takim razie, zanim przejdziemy do meritum, do tematu naszego dzisiejszego webinaru. Mam tutaj kilka takich zasad współpracy. Myślałam, że będę w gronie raczej uczniowskim, dlatego napisałam, że zwracamy się do siebie po imieniu, ale możemy zostać przy tej formie pan-pani, tak sądzę. No i to z takich zasad pamiętajmy, żeby być wobec siebie wyrozumiałymi i w miarę możliwości sobie też pomagajmy na czacie. Czat też służy do tego, żeby nie tylko, żeby zadawać pytania mnie, ale też możemy sobie wzajemnie jakieś inspiracje czy doświadczenia podsuwać. Prosiłabym bardzo też o aktywny udział w webinarze. Mam kilka ćwiczeń dla Państwa przygotowanych, prostych, bardzo prostych, ale myślę, że uczestnictwo w nich też Państwu jakoś pomoże. I oczywiście jak najbardziej proszę zadawać pytania. Ja podzieliłam sobie ten webinar, zaraz pokażę, na kilka takich bloków i po każdym narzędziu, które będę omawiała, mogę odpowiedzieć na Państwa pytania, o ile oczywiście będę w stanie. Nie wiem wszystkiego, ale wiem dosyć dużo, więc myślę, że jeżeli będą jakieś wątpliwości, to będę w stanie je rozwiać. Linki do tych wszystkich narzędzi, które omówię podczas webinaru, będę wrzucać Państwu na czacie, tak żeby mogli sobie Państwo je zapisać. I tak jak w temacie naszego webinaru zaznaczyłam, to jest to raczej przegląd takich narzędzi dzisiaj. Jakby każdemu z tych narzędzi tak naprawdę można by poświęcić oddzielny webinar i mówić o nim przez 1,5 godziny spokojnie i ćwiczyć. Natomiast ja tutaj mam trochę ograniczone możliwości czasowe, więc będę chciała pokazać Państwu sporo rzeczy, które warto sobie potem przetestować, przeklikać po zakończeniu webinaru, jakby mając już te moje wskazówki w głowie.
I jeśli chodzi o jakieś kwestie techniczne, jeżeli by się pojawiły jakieś problemy, to proszę tutaj się zgłaszać do Darii, która z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej dzisiaj tutaj obsługuje kwestie techniczne. Jeśli chodzi o plan webinaru, zrobimy to w następującej kolejności. Najpierw chciałabym bardzo krótko omówić najważniejsze cechy dobrych wystąpień i prezentacji, ale to jest naprawdę jakby bardzo krótka rzecz i to tutaj będę chciała też zapytać Państwa o opinię. Potem przejdziemy do najpopularniejszych narzędzi do tworzenia prezentacji online i do ich kilku najważniejszych funkcji. Być może niektóre z nich już są Państwu znane. Później pokażę Państwu kilka narzędzi, których prawdopodobnie Państwo jeszcze nie znają, a które myślę, że umożliwiają bardzo fajną, czytelną i przejrzystą prezentację różnego rodzaju danych. Później przejdę do kilku narzędzi graficznych, które też być może w części są Państwu znane. Tam się skupię też na prezentacjach animowanych i na infografikach. Później pokażę kilka dobrych źródeł legalnych zdjęć, grafik i plików wideo, które można wykorzystać w swoich projektach. I na koniec będzie to taka bardziej interaktywna część. Tam pokażę Państwu kilka narzędzi, które mogą angażować i aktywizować uczestników. Okej, przejdźmy więc do meritum. I jeśli chodzi o najważniejsze cechy dobrej prezentacji, to na początku chciałabym zapytać Państwa, jak Państwo myślą, jakie to są cechy, ale zrobimy to w taki trochę nietypowy sposób, bo nie chcę, żeby Państwo odpowiadali na czacie, tylko na czacie wrzucam teraz Państwu link do takiego narzędzia, które nazywa się Answer Garden i proszę sobie kliknąć ten link, który znalazł się teraz na czacie i tam przeniosą się Państwo do strony z pytaniem. I prosiłabym o wpisanie odpowiedzi na to pytanie oraz kliknięcie Submit. To jest taki przycisk, już pokazuję to na współdzielonym ekranie. Momencik. O. Jeśli klikną Państwo w tamten link, który wrzuciłam na czacie, powinni się Państwo przenieść do tej strony, którą teraz pokazuję. I tam w tym okienku, gdzie jest Type your answer here, mogą Państwo wpisać swoje propozycje, jakie według Państwa są najważniejsze cechy dobrej prezentacji. I jak Państwo zaczną wpisywać swoje odpowiedzi, to one się będą tutaj pojawiały. Ale chyba jeszcze się Państwo zastanawiają i wpisują. No super, już mamy kilka odpowiedzi, dostosowanie języka do słuchaczy, krótka, czytelna, rzeczowa, autentyczność, konkretność, jasność. Zobaczymy, co jeszcze na temat, utrzymująca uwagę słuchacza, super. Przejrzystość się pojawia często, przejrzysta struktura, na temat. Rozumieć, co się mówi. To bardzo ważne, tak? Dobra, nie wiem, czy się pojawiają jakieś nowe, chyba nie. Nie czytać, mówić z głowy. To nowa rzecz. Rozumieć, co się mówi. Super. Widzę, że przejrzystość, jasność i konkretność się tutaj jakby pojawia najczęściej wśród Państwa odpowiedzi. Na temat. Dobra, super. Chyba już się nie pojawiają nowe, więc wracam do prezentacji. Okej, no ja oczywiście się ze wszystkimi tymi cechami przez Państwa wymienionymi zgadzam i ja sobie wypisałam własnych kilka zasad, których jakby trzeba się trzymać, tak, tworząc prezentację.
I przede wszystkim uważam, że powinniśmy być poprawni merytorycznie i dobierać treści w ciekawy sposób, właśnie tak, żeby jakby były one dostosowane do naszych słuchaczy. Powinniśmy też być w miarę jak najbardziej konkretni i zwięźli. I te pierwsze trzy punkty, nimi nie będziemy się dzisiaj za bardzo zajmować, dlatego że one raczej dotyczą treści prezentacji i jakby jej clue. Natomiast ja będę chciała się tutaj w dzisiejszym naszym webinarze skupić na formie. I co do formy, to odnoszą się do niej te kolejne trzy punkty, czyli przejrzystość i czytelność. Przejrzystość się pojawiała wielokrotnie tam w odpowiedziach, których Państwo udzielili. Dla mnie myślę, że też obserwując to, co się dzieje i jak funkcjonujemy w dzisiejszym świecie, bardzo ważna jest też atrakcyjna i estetyczna strona graficzna. I z tego, co też widzę w swojej pracy i co obserwuję, ważna jest coraz bardziej obecność pewnych elementów interaktywnych, które aktywizują uczestników. I właśnie dlatego ja sobie tak jakby ustawiłam dzisiaj to moje wystąpienie, żeby pokazać Państwu kilka narzędzi, które do tych trzech ostatnich punktów, czyli przejrzystość, czytelność, atrakcyjna forma graficzna i obecność elementów interaktywnych, żeby do nich się odnieść. No i cóż, i zaczniemy sobie, tak jak mówiłam, od tych najpopularniejszych narzędzi online, które służą do tworzenia prezentacji. Narzędziem, którym ja się posłużyłam, tworząc dzisiejszą tę prezentację, którą tutaj się posiłkuję w tle, są prezentacje Google i jakby myślę, że one są Państwu znane, ale nie wiem, czy wszystkim, nie wiem, czy korzystają Państwo z prezentacji Google. Tak. Okej, tak myślałam. Pani Marta nie korzysta. Okej, są odpowiedzi i tak, i nie. Ogólnie prezentacje Google są bardzo prostym narzędziem, dostępnym online za darmo, pod warunkiem posiadania konta Google. No i ono jest bardzo podobne do PowerPointa, z którego myślę jednak korzystali lub korzystają chyba wszyscy. I ono jest wyposażone w podobne funkcje i formaty, co PowerPoint, wygląda podobnie, więc jeżeli ktoś korzystał z PowerPointa, raczej też dobrze się odnajdzie w tych prezentacjach Google. No i tak jak wspomniałam, żeby korzystać z tego narzędzia, potrzebne jest nam konto Google. I ja zawarłam to narzędzie w dzisiejszej prezentacji, dlatego że uważam, że jest przydatne w szybkich projektach, gdzie jakby efekty graficzne i jakaś taka właśnie bardzo rozbudowana forma nie jest ważna, a ważna jest jakby konkretna prezentacja treści. I co ważne, też w prezentacjach Google można współpracować z innymi osobami na tych projektach, które tworzymy. Już pokazuję Państwu, szybko pokażę, bo nie wszyscy znają prezentację Google, pokażę, jak to wygląda w praktyce. Tak się prezentują prezentacje Google, jak strona startowa. Jak możemy się do nich dostać? Jeśli posiadamy konto Google i jesteśmy na nim zalogowani, to tutaj będziemy zawsze mieli to takie menu, które zawiera wszystkie aplikacje Google. Możemy sobie tutaj odnaleźć prezentację i sobie tam wskoczyć. Jeżeli nie, to można też użyć tego linku docs.google.com/presentation. I żeby stworzyć prezentację od podstaw, możemy wybrać pusty szablon, możemy też wybrać któryś z galerii szablonów, ale możemy też dodać tutaj swój własny szablon, na którym pracujemy i jakby edytować go w tym edytorze online. Ja teraz wybiorę tak, żeby tylko Państwu to szybko zaprezentować, ten pierwszy z brzegu, wspaniały pomysł. Jak sobie klikniemy w ten projekt, przenosimy się od razu do edytora. No i tak jak powiedziałam, edytor wygląda bardzo podobnie do tego, który jest używany w PowerPoincie. Jakby edytujemy sobie wszystko i dodajemy w taki sam sposób.
I teraz ważne rzeczy są takie, że możemy prezentację wyświetlić bezpośrednio z poziomu tej aplikacji prezentacji Google, klikając tu w wyświetl prezentację, czy też używając skrótu Ctrl F5. Możemy ją też udostępnić. Bądź zapraszając tutaj po adresach mailowych osoby do współpracy, bądź kopiując sobie link i przesyłając go innym osobom. Możemy też prezentację sobie zapisać, klikając tutaj w pobierz. I możemy sobie wybrać format, w którym będziemy pracować. Nie będę dłużej mówić o prezentacjach Google, dlatego że, tak jak mówię, w większości z Państwa chyba to narzędzie jest znane. Inni Państwo pewnie pracowali też, w PowerPoincie, więc jakby tutaj nie ma zbyt wielu zagadek. Okej. Przechodzimy do kolejnego narzędzia i tym narzędziem jest Prezi. I nie wiem, czy Prezi jest Państwu znane. I tutaj znów zdania są podzielone. Niektórym z Państwa tak, niektórym nie. Ale chyba w większości tak. Okej, ale pojawiają się też głosy na nie. Chyba jesteśmy po połowie. Ze słyszenia, bez własnego tworzenia. Czyli jednak nie wszyscy. Prezi, ważna rzecz też dla osób, które już może korzystały kiedyś z Prezi. Prezi w ostatnich miesiącach się bardzo zmieniło. Ja nie używałam Prezi przez kilka lat. Teraz podczas pandemii miałam taką potrzebę stworzenia kilku rzeczy, więc weszłam sobie tam. No i jakby edytor wygląda trochę inaczej niż wyglądał wcześniej. Daje też moim zdaniem dziś więcej możliwości niż wcześniej. Różnica między Prezi a na przykład PowerPointem czy prezentacjami Google jest taka, że te prezentacje przybierają najczęściej inną formę, czyli nie są jakby pokazem slajdów, ale taką większą całością, w której się poruszamy. Zaraz pokażę, jak to wygląda, z licznymi animacjami, przejściami. I fajną opcją jest w Prezi wstawianie na przykład filmów prosto z YouTube'a, jakby bezpośrednio do prezentacji. Możemy tam w ogóle wrzucić dość dużo różnego typu dokumentów. Pokażę teraz, jak wygląda to w praktyce. Udostępniam ekran. Tak wygląda aktualna strona startowa Prezi. I tutaj na górze możemy sobie wybrać, co chcemy stworzyć. Ja zanim przejdę do samego edytora i pokazywania, jak się w nim poruszać, chciałabym pokazać Państwu taką prezentację, którą stworzyłam dawno już i w tym dawnym Prezi. I to jest taka prezentacja, którą przygotowywałam dla seniorów, z którymi prowadzę zajęcia komputerowe o podstawie używania komputera. I jakby chciałabym po prostu na podstawie tego przykładu pokazać, jaka jest zasada działania Prezi. Wygląda to tak, że cała prezentacja jest jakby na takim szerokim planie, gdzie mamy jakieś, prawda, punkty węzłowe. I teraz przechodząc do kolejnego slajdu, do kolejnej części, jakby zbliżamy się, zoomujemy na te kolejne punkty i podpunkty. Ta prezentacja, jak Państwo zaraz zobaczą, ja tutaj korzystałam dość dużo z tego zoomowania, zbliżania się na mniejsze elementy. Także myślę, że to jest całkiem przydatne w wielu przypadkach. No, ona jest dość prosta, też jakby moi seniorzy nie mieli wtedy dużych potrzeb, więc jest też krótka. I teraz tak, jeżeli chcemy sobie stworzyć jakąś własną prezentację, to tutaj na górze mamy teraz więcej opcji niż dawniej. Kiedyś mieliśmy tylko jakby opcję stworzenia takiej prezentacji, teraz możemy też stworzyć zwykłą prezentację ze slajdami. To jest nowość w Prezi, tego wcześniej nie było.
I jest tutaj kilka innych opcji, na przykład mapy interaktywne, czy nagrywanie wideo prezentacji, z tym, że niektóre z tych funkcji, tych nowych, wcześniej niedostępnych, są płatne, dlatego że Prezi ma też oczywiście, jak większość już aplikacji dzisiaj, ma wersję płatną również. Więc ja się skupię po prostu na tym, na tej głównej możliwości, jaką daje Prezi, i wybiorę Present a Project. I tutaj przechodzimy sobie do biblioteki szablonów. Możemy sobie popatrzeć, co jakby do tematu naszej prezentacji pasuje najbardziej. Mamy tu takie bardziej jakieś naukowe, bardziej biznesowe, bardziej, nie wiem, geograficzne różne rzeczy. To można sobie też oczywiście potem modyfikować, zmieniać kolory, dodawać inne elementy, ale możemy sobie tutaj jakby zależnie od tego, co jest nam potrzebne, mamy całkiem sporo tych opcji do wyboru. Ja sobie wybiorę taką prostą prezentację. Klikamy tutaj Use this template. Prezi jest dostępne, nie wiem, czy ma wersję polską, wydaje mi się, że nie ma, więc chyba trzeba działać w języku angielskim. I ważna rzecz, która też się zmieniła w Prezi, wcześniej tego nie było, że tworząc te projekty, jakby zgadzamy, w wersji darmowej zgadzamy się, żeby one były publiczne. W sensie ktoś w internecie może je znaleźć i jakby również sobie na nich pracować, żeby one były prywatne i żeby mogły do nich mieć dostęp tylko osoby, którym my ten dostęp damy, no to trzeba wówczas zapłacić za wersję premium tego edytora Prezi. Natomiast jakby ja korzystam z tej funkcji już, jakby, że ona, że to jest publiczne, to zwykle to jakby nie, mnie nie sprawiło do tej pory żadnych problemów, także aha, trzeba też nazwać prezentację. Nazwijmy ją webinar. Sobie tylko spojrzę, czy Państwo pisali coś na czacie, bo okej, nie. Bo jestem w dwóch oknach. Okej, i tutaj Prezi nam też podpowiada filmiki, które jakby wyjaśniają, zwłaszcza ostatnio po tych zmianach, wyjaśniają, jak używać ich. Filmiki są w języku angielskim, ale jeżeli ktoś się posługuje angielskim, to oczywiście może sobie skorzystać z tych filmików. Tam jest dużo jakby takich tutoriali, wideo, które przybliżą ideę. Okej. I teraz tak, tutaj posługujemy się w tej prezentacji taką jednostką tematu, czyli topic. I tak jak Państwo widzą, mamy tutaj cztery duże kropy, które są tymi topikami. I teraz to jest to, co widzimy tutaj i to, co mamy jako pierwszy slajd, powiedzmy, to widok główny na całość prezentacji. Teraz jeżeli chcemy działać na, powiedzmy, na tej pierwszej kropce z pierwszym tematem, czy z pierwszym zagadnieniem, musimy sobie kliknąć albo tutaj na tę kropkę, nie, najlepiej zrobić to tędy, w tym planie prezentacji. I tutaj możemy sobie edytować ten krok. Możemy, co możemy zrobić? Możemy wstawić tekst, możemy wstawić zdjęcie, możemy wstawić, co ciekawe, prezentację w PowerPoincie, jeżeli jakby nasz projekt jest bardzo rozbudowany i mamy dodatkowe jakieś prezentacje w PowerPoincie na jakiś dany temat, możemy to też zrobić. Możemy sobie rysować strzałeczki i linie, które połączą na przykład jakieś ważne elementy, jeżeli jest nam to potrzebne. Na przykład jeżeli będziemy chcieli utworzyć tutaj, że temat pierwszy wynika z drugiego, możemy sobie połączyć je tą strzałą. Ja tutaj nie będę jakby bardzo tej prezentacji estetycznie obrabiać, bo nie ma na to czasu. Chciałabym po prostu pokazać, że są takie możliwości. Co możemy jeszcze wstawić? Możemy wstawić ścieżkę dźwiękową jakąś, możemy wstawić wideo i właśnie wideo możemy wstawić zarówno ze własnego pliku, dodając go tutaj z dysku na komputerze, jak i możemy wstawić wideo z YouTube'a. Wstawiając tutaj po prostu link, klikając insert, wtedy to wideo nam się tutaj wyświetli. Tak, możemy sobie zmieniać tutaj oczywiście kolory tych poszczególnych elementów, czcionki,
jakby tutaj jest cały ten taki panel, że tak powiem, estetyczno-stylowy, gdzie możemy właśnie sobie pracować nad stylem też tekstu, jeżeli go dodamy. I do każdego z takich tych topików, tematów możemy dodać podtemat, który też się wyświetli w formie takiej, zaraz Państwu pokażę, kropy. Tutaj mamy zielony przycisk subtopic, klikamy w niego i wyświetla nam się jakby kolejny, to będzie na kolejnym pięterku tego naszego, tej naszej prezentacji. Czyli możemy sobie tę kropę, bo nie wiem, dać gdzieś tutaj obok, możemy dać jeszcze jedną. I tutaj, jak Państwo widzą, możemy sobie też potem zmieniać na przykład kolejność. Jeżeli tutaj już wprowadzimy jakieś treści i potem stwierdzimy, że jednak sensowniej byłoby zamienić ich kolejność, to możemy sobie to manewrować tutaj tym, w tym schemacie. Okay, tutaj mamy taki przycisk Go Back, który nas cofa jakby o piętro wyżej w naszym schemacie. I co ciekawe, do tych kolejnych krop możemy dodawać, zaraz tutaj sobie nie klikamy, możemy sobie dodawać kolejne podtematy. Także jeżeli mamy jakieś zagadnienia, które są bardzo rozbudowane i chcemy je pokazać w taki właśnie usystematyzowany sposób, zhierarchizowany, to Prezi jest dobrym narzędziem do tego moim zdaniem, bo właśnie daje nam możliwość pobawienia się tym trochę. Prezi jest też, to znaczy nie jest skomplikowanym narzędziem, ale na pewno, żeby coś fajnie wyszło w Prezi, trzeba poświęcić temu trochę czasu i przemyśleć właśnie, jak byśmy chcieli, żeby ta nasza prezentacja wyglądała, właśnie sobie ją trochę uporządkować, zhierarchizować, wtedy ona ma sens. Bo jeżeli to jest, jeżeli to będzie nieuporządkowane, to może tworzyć wrażenie chaosu cały ten projekt, jak się do niego cofniemy teraz, klikając tutaj w Go Back. Nie, do całego projektu możemy kliknąć tutaj w ten domek. I co prawda tego nie widać w tym widoku głównym, nie widać tych podtematów, widać tylko główne. Ale jednak jak się przyjrzymy temu bliżej, no to możemy się pogubić. Także pracując z Prezi warto mieć jakby od razu już wcześniej zaplanowany schemat jakby i hierarchię tematów, które chcemy poruszać. Tutaj możemy, klikając te trzy kropeczki, które się pojawiają przy kolejnych elementach, możemy dodawać animacje, tak żeby na przykład właśnie te tematy nam wjeżdżały, na przykład się, jak będziemy prezentować, to one później, tutaj mamy też ten zoom i możemy sobie jakby oznaczyć, gdzie chcemy się zbliżyć, co chcemy pokazać bliżej. No i tak, i Prezi wymaga trochę uwagi i trochę ćwiczeń na pewno, ale jest na pewno narzędziem, które warto znać. I teraz tak, żeby sobie taką prezentację w Prezi pokazać, to mamy tutaj przycisk Present. I możemy operować spacją, albo tutaj też, zaraz momencik, bo ja... Okej, okay. Tutaj jest taki jeszcze przycisk też, którym możemy się kierować do kolejnych naszych elementów. Jakby ja tutaj oczywiście... nie rozbudowałam tej prezentacji na tyle, żeby ona się dobrze oglądała, no ale jakby da się to zrobić w dobry sposób. I teraz tak, jak Państwo sobie pracują na tej prezentacji, tutaj te zmiany powinny się zapisać. Tak mi się wydaje, że w nowej wersji też się zapisują automatycznie. I możemy sobie wrócić do strony głównej, czyli dashboard. I wszystkie te projekty, nad którymi pracowaliśmy, będą nam się wyświetlać tutaj w tym naszym, w naszej stronie głównej. I żeby je zaprezentować, klikamy sobie po prostu w ten przycisk Play. Tutaj mamy też przycisk Edit, czyli wtedy przechodzimy do edytora i możemy dalej sobie nad tą prezentacją pracować. Okej, okay, to tyle bardzo w skrócie na temat Prezi. Nie wiem, czy mają Państwo na teraz jakieś pytania, czy możemy iść dalej do kolejnego narzędzia?
Nie widzę żadnych pytań. Więc chyba możemy iść dalej, tak sądzę. OK, kolejnym narzędziem, które pozwala na tworzenie bardzo atrakcyjnych, moim zdaniem, projektów, jest Microsoft Sway. I to jest darmowe narzędzie przygotowane przez Microsoft, dzięki któremu można tworzyć prezentacje w formie takich bardzo prostych stron internetowych. Można na przykład stworzyć tam taką galerię, można stworzyć jakąś bardziej rozbudowaną prezentację. Niektórzy tworzą sobie CV też w Swayu. I do korzystania z narzędzia Sway potrzebne jest nam konto Microsoft. I jeżeli korzystają Państwo z Microsoft Teams, na przykład prowadząc zajęcia, to jest to samo konto. Także jakby większość z Państwa myślę, że posiada konto Microsoft. A czy znają Państwo Microsoft Sway? Czy to jest coś znanego dla Państwa, czy coś nowego? Nie, okej. Mhm. Dobra, to super. To w takim razie ja przechodzę już do prezentacji w praktyce Microsoft Sway. Dobra, jesteśmy. To jest jakby w tym momencie, wydaje mi się, że Sway jest właśnie częścią też pakietu Office, ale on jest dostępny za darmo w internecie. Żeby się dostać do Microsoft Sway, musimy się zalogować do tego konta Microsoft, o którym mówiłam. I tak wygląda strona startowa. I fajne jest w tym Swayu też, że mamy tutaj dużo samouczków, z których można wiele wyciągnąć. Te samouczki pokazują najważniejsze funkcje, jakby podpowiadają, o co zadbać, na co zwrócić uwagę, tworząc swoje projekty. I ja może pokażę Państwu, nie wiem, zaraz, momencik. Chyba go tutaj nie mam, bo robiłam go na innym koncie. Ale dobra, to zobaczmy sobie jeden z polecanych swayów, tak się to mówi chyba, polecanych przez samą aplikację. Mamy tu na przykład Wszechświat. I te swaye wyglądają właśnie w taki sposób, że są takimi interaktywnymi stronami internetowymi, gdzie jest miejsce na tekst, gdzie jest miejsce na zdjęcie, można wstawiać też filmy. Nawigujemy sobie, tutaj na dole mamy te takie strzałeczki, możemy wrócić, możemy się cofnąć albo pójść dalej. I to jest zbudowane blokowo, zaraz pokażę w edytorze, jak te bloki się ustawia. I akurat ten szablon, który oglądamy, jest zdecydowanie stworzony po to, żeby go oglądać na telefonie, na smartfonie. Dlatego na komputerze nie wyświetla się jakoś idealnie, jak Państwo widzą, właśnie tak trochę zachodzą na siebie te strony. Ale są też takie, które jakby są stworzone do oglądania na komputerze i wyświetlają się OK. Zresztą nawet jakby to nie jest jakby bardzo przeszkadzające moim zdaniem, jest całkiem OK. Dobra, i teraz tak, żeby stworzyć Sway, mamy tutaj taki przycisk utwórz nowy, albo możemy sobie wybrać szablon. Możemy wejść tędy utwórz nowy i wybierać szablon, albo od razu sobie przejrzeć szablony, wybrać ten, który pasuje do naszego wyobrażenia, naszego projektu. Te zdjęcia, które są w tych szablonach, można sobie też podmienić na własne, także nie trzeba jakby się koniecznie sugerować, można je sobie zostawić, ale można je zmienić. I tutaj one mają też takie tytuły, które sugerują jakby w jakich sytuacjach, do jakich projektów te dane szablony mogą się sprawdzić. I co mamy? Mamy opowieść z wakacji, mamy tam blog na przykład, mamy prezentację, pracę domową. Jakby one wszystkie są moim zdaniem prezentacjami, więc dobra, ja wybiorę opowieść z wakacji, bo jesteśmy teraz wszyscy na feriach, więc tak będzie chyba nam przyjemniej. I tutaj jak sobie wejdziemy, to mamy podgląd na ten szablon. Jak on wygląda? I tutaj, żeby przejść do edytowania, mamy tutaj rozpocznij edytowanie tego swoja. Klikamy sobie. Musimy chwilkę poczekać, żeby on się nam załadował. Sway jest dość przyjazny, bo jest w języku polskim, także tutaj już jakby nie musimy za bardzo kombinować, mamy większość rzeczy w języku polskim. I tak tutaj jak sobie przejdziemy do edytora, mamy tutaj dwie zakładki. Pierwsza to scenariusz, czyli właśnie ten edytor. Druga to projektowanie. I w projektowaniu widzimy, jak będziemy wprowadzać
zmiany, będziemy też widzieć, co się będzie zmieniało. Jakby możemy sobie, to jest taki podgląd, tak? Można sobie sprawdzić, jak to się zmienia na bieżąco. No i mamy tytuł opowieści z wakacji. Możemy sobie napisać, nie? Marzenie o wakacjach. I tak jak Państwo widzą, tutaj w tym scenariuszu, on tutaj też podpowiada często. Ja dawno nie korzystałam ze Sway'a, więc pewnie myśli, że zapomniałam, jak się go używa, dlatego mi podpowiada wiele rzeczy, ale dla początkujących pewnie te wskazówki są przydatne. To jest zbudowane na zasadzie takich bloków, zgrupowanych właśnie w jakieś większe całości. I tutaj, jak Państwo widzą, to już jest zgrupowane, że mam tu zajęcia, czyli aktywności chyba na tych wakacjach. Tutaj się pojawiają bloczki ze zdjęciami, blok z tekstem. I możemy sobie po prostu modyfikować to, co mamy tutaj. Czyli na przykład zamiast tego nagłówka jedzenie wpisać, nie wiem, co możemy wpisać. Zwiedzanie. No i tutaj możemy sobie też wyrzucić ten ich tekst, wpisać własny, zwiedzaliśmy różne miejsca, bla, bla. Możemy korzystać z tego, ale możemy też dodawać własne elementy. Do tego służy ten tutaj plusik. I możemy sobie wstawić na przykład nagłówek, tekst, obraz. Możemy też wstawić całą grupę. Możemy wstawić multimedia, czyli właśnie obrazy, zdjęcia, wideo. No i tak, możemy sobie pracować nad tym. Możemy też powielać te grupy, które już mamy. Tylko już moment. Trochę faktycznie chyba. Grupa, możemy wstawić grupa automatyczna. Typ grupy. Tutaj mamy typ grupy. Możemy sobie wybrać, czy to będzie siatka, czy pokaz slajdów ta grupa. Ok. Możemy też usuwać elementy, które nam na przykład nie pasują. Bo tutaj, jeżeli mamy na przykład takie pole już ze zdjęciem, możemy je usunąć, jeśli ono nam na przykład nie pasuje w danym momencie, albo możemy je też przesunąć w inne miejsce. Dobra, i tak wyglądają takie podstawowe funkcje Sway'a. Myślę, że żeby go lepiej poznać, on nie jest trudny, jest dość intuicyjny, natomiast trzeba sobie go też przeklikać i popróbować, jak to może działać. Tutaj, jak pokażę Państwu, przejdziemy w to projektowanie. Już się zmieniły te elementy, które ja tam podmieniłam, tak? Czyli nie mamy już jedzenia, tylko mamy zwiedzanie. Przechodzimy do scenariusza, możemy dalej edytować sobie. Tak, i tutaj, dobra, chyba tyle z takich podstawowych rzeczy. Ogólnie zachęcam właśnie do poznania Sway'a bliżej na własną rękę, bo jakby tak też nauczą się Państwo na pewno więcej niż z tego, co ja tutaj szybko opowiem. No i jakby też zachęcam do korzystania z samouczków Sway'a, bo jest tutaj dość dużo informacji. One mogą bardzo pomóc, jeśli chodzi o pierwsze kroki w tej aplikacji. I tak to wygląda. Teraz jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, a myślę, że jest ważna, to jak zaprezentować to co zrobiliśmy. Możemy to zaprezentować zarówno bezpośrednio z poziomu Sway'a, klikając tutaj w odtwórz i wtedy jakby przejdziemy do tej stronki, którą stworzyliśmy. Albo możemy też kliknąć na udostępnij i tutaj pojawi nam się link do skopiowania, który możemy wysłać, nie wiem, mailem, czy przez Messengera, czy na WhatsAppie, czy udostępnić w innym miejscu, przez które się komunikujemy. No i osoby, które sobie klikną w ten link, będą mogły wyświetlać naszą stronę. Jeżeli chcemy nad nią pracować z kimś innym, to trzeba tutaj zamiast, że zapraszamy osoby do wyświetlania, trzeba zaznaczyć do edycji. Wtedy ten link, który im wyślemy, przekieruje ich do edytora. Oni też będą musieli się zalogować na swoje konto Sway, czy swoje konto Microsoft i wtedy będą mogli wprowadzać też jakieś własne zmiany i w ten sposób możemy pracować nad tym razem. To tyle, jeśli chodzi o Sway'a. Nie wiem, czy są jakieś pytania na ten moment. Myślę, że po prostu trzeba się chyba z tym bliżej zapoznać samemu.
Chyba nie ma pytań, bo nikt nie pisze. Więc ja przechodzę dalej, bo mamy jeszcze sporo rzeczy w sumie, o których chcę powiedzieć. I to, te trzy narzędzia, o których powiedziałam, to są takie jakby główne, najczęściej wykorzystywane narzędzia do prezentacji w takim znaczeniu właśnie slajdów, tak? Czyli do tworzenia jakiejś większej całości. Teraz chciałabym też pokazać trzy narzędzia online do prezentacji danych w trochę nietypowy sposób moim zdaniem. I one są specyficzne, nie do każdego projektu się przydadzą, ale warto je znać, a mało osób je zna, niestety. I te wszystkie trzy narzędzia zostały opracowane na jednym z amerykańskich uniwersytetów przez takie laboratorium NightLab. I one są stworzone w języku programowania JavaScript, są dosyć proste w użyciu, ale mało popularne i one też nie są projektem komercyjnym, więc są darmowe, ale nie są zbyt intensywnie rozwijane. Czyli czasami się zdarza, że tam na przykład coś nie działa, bo po prostu to jakby nie, ludzie nie pracują nad tym cały czas. Pierwszym z takich narzędzi jest StoryMap.js i to jest narzędzie darmowe, które służy do tworzenia interaktywnych map. I na tych mapach można przedstawiać różne historie, oczywiście trzeba mieć na to dobry pomysł. Ja zaraz pokażę przykładową mapę, którą ja stworzyłam, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi. I żeby korzystać z tego narzędzia, potrzebne jest konto Google. Musimy się zalogować na swoje konto Google i już pokazuję, jak to działa. OK. Wchodzimy sobie na ten StoryMap NightLab. I tak, ja pokażę Państwu najpierw prezentację, którą stworzyłam dla... Ja uczę języka polskiego jako obcego i stworzyłam kiedyś dla moich uczniów taką prezentację o miastach, które leżą nad Wisłą. Zatytułowałam ją Płynie, Wisła, Płynie. Dobra, przyszłam do edytora, a chciałam... Nie chciałam do edytora, moment. I już stworzona mapa wygląda, tutaj, to jest jej okładka, tutaj do tych miejsc zaznaczonych na mapie można sobie dodawać tekst, można dodawać też zdjęcia i można dodawać filmy z YouTube'a, bądź wydaje mi się, że można też jakby załadować własny filmik z dysku. No i dobra, i cóż, ruszamy w podróż. Tutaj jakby jest oczywiście piosenka, ale nie będę jej włączać, bo Państwo ją znają doskonale. OK, idziemy dalej. No i tak, tutaj są informacje o Wiśle, są zdjęcia z tych miejsc, o których mówimy. Klikając dalej, przenosimy się do kolejnego miejsca na mapie. Tutaj akurat wstawiłam filmik jakby okolicznościowy, który z tym miejscem się jakoś kojarzy. Tutaj też mam kilka filmików tu. O, jedziemy sobie po kolei. Myślę, że to narzędzie ma duży potencjał, zwłaszcza dla nauczycieli historii, geografii, języka polskiego, ogólnie rzeczy związanych z kulturą też, bo jakby można w ten sposób przedstawić przeróżne historie, tak? Można, nie wiem, przedstawić jakieś, nie wiem, szlak jakiegoś pisarza, powiedzmy, dla polonistów, tak? Czy miejsca wspomniane w jakiejś powieści, czy innym utworze. Że myślę, że ma to duży potencjał. I teraz jak sobie edytujemy taką mapę? Musimy się najpierw zalogować przez konto Google na tej stronie storymap.nightlab.com i potem jakby to będzie to, co nam się wyświetli na samym początku. I tutaj sobie klikamy New. Musimy sobie jakoś mapę zatytułować, więc powiedzmy, że ja ją zatytułuję webinarowa mapa. OK. I teraz tak. To jakby najpierw tworzymy stronę tytułową, prawda? Czyli ten headline, powiedzmy, że to będzie, nie wiem, webinarowy tytuł. Możemy coś tutaj napisać, zapraszam. Podróż. Możemy sobie tutaj od razu już dodać jakieś zdjęcie i jak Państwo już widzą, zdjęcia można wstawiać zarówno używając linków do tych zdjęć w internecie, jak i dodawać jakieś swoje własne zdjęcia z dysku. Ja wybiorę z dysku. Powiedzmy, wybiorę sobie taką zimę. Nie muszę się zrobić.
Chyba tak, już się załadowałam. OK. I mogę sobie kliknąć tutaj na preview, bo jak Państwo widzą, tutaj mamy edit i preview. Jak kliknę na preview, będę miała podgląd, jak wygląda moja mapa na ten moment. Na ten moment ma tylko jakby tytuł i okładkę. OK, i teraz mamy tutaj znowu taki plan naszej mapy. Klikamy sobie w plusik, tworzy nam się pierwszy ten slajd wycieczkowy, powiedzmy. No i mamy tutaj, jak Państwo widzą, tutaj mamy mapę i tutaj możemy sobie na tej mapie wyszukiwać konkretne miejsce. Ja wyszukam Lublin, bo jestem z Lublina. Klikam Lublin. Lublin zaznaczy się na mapie jako jakby to miejsce, do którego się będę odnosiła. Tutaj sobie mogę wpisać nagłówek, powiedzmy Lublin, napisać coś o Lublinie. Nie będę się tutaj na razie rozwodzić, bo nie o to chodzi. No i właśnie tak, mogę sobie tutaj dodać w tym polu, gdzie dodawałam wcześniej zdjęcie, mogę dodać link do zdjęcia, mogę dodać link do filmu na YouTubie, albo wstawić po prostu jakby jakieś swoje medium, tak, które mam na dysku. Nie wiem, zaraz coś poszukam, pewnie coś mam z Lublinem. Na pewno mam gdzieś Lublin, już go szukam. No i tak w ten sposób tworzę sobie pierwszy slajd. Jeszcze ważna rzecz, mamy tutaj coś takiego jak background options. Możemy sobie tutaj wybrać. Nie, zaraz, to nie jest to, przepraszam. To nie jest ten, to jest marker options. Nie. Tutaj chyba będzie w options, no, okej. Okay. Tutaj możemy sobie zmienić kolor tej mapy, styl mapy, po której będziemy się poruszać. Ja tutaj mam wybraną taką czarno-białą, ale można sobie wybrać też jakąś taką kolorkową. To jest wszystko tutaj w options. Tutaj można też zmienić język. Można zmienić go na polski, ale jakby nie wiem, czy to raczej nie zmieni jakby całego menu, tylko nie wiem właściwie, co to zmienia. Dla mnie chyba nic. OK, no właśnie tutaj możemy sobie zmieniać to tło. Teraz się zrobiła cała taka białutka mapa. Ja zostawię może tę watercolor, ona była całkiem OK. No i teraz jak sobie podejrzymy, to jesteśmy teraz na tym slajdzie, na którym byliśmy. Możemy się przesunąć do tytułowego. OK. I jeżeli już tę mapę stworzymy, jakby, no ja nie będę dalej jej tutaj rozwijać, bo to by zajęło dużo czasu, to mamy tutaj taki przycisk Share i z niego możemy sobie właśnie skopiować link, wysłać go i osoby, jak sobie klikną w ten link, ja go skopiuję i otworzę tutaj w nowym oknie. No i już jakby ta mapa sobie działa, tak, w przestrzeni internetowej. Można oczywiście dalej nad nią pracować, tylko wtedy wydaje mi się, że trzeba ten link skopiować i posłać jeszcze raz. Dobra, to w bardzo dużym skrócie na temat Story Map. Nie wiem, myślę, że może się Państwu przydać. Jest chyba całkiem też proste w obsłudze. Przechodzę dalej, bo nie widzę żadnych pytań ani zażaleń. Ani wniosków. Kolejnym narzędziem stworzonym przez ten sam zespół laboratoryjny jest Storyline.js i to jest z kolei takie darmowe narzędzie, które pozwala tworzyć interaktywne wykresy danych, które się zmieniają w czasie. I do nich można dodawać komentarze, czy jakieś też tworzyć na tej bazie historię. Tutaj też potrzebne jest konto Google, ale nie trzeba się logować w żadnej oddzielnej aplikacji, tylko po prostu trzeba sobie wcześniej stworzyć arkusz kalkulacyjny w arkuszach Google, w którym będą dane do naszego wykresu. Ja już pokazuję, jak to wygląda. OK, jesteśmy tutaj chyba dalej na mapie. OK, tak wygląda stronka tego storyline i te storylines wyglądają w taki sposób, że tutaj jest jakby przykład ten stworzony przez twórców aplikacji, więc on jest oczywiście w języku angielskim. Tutaj to jest, wydaje mi się, o jakimś PKB.
w USA albo czymś takim związanym z ekonomią. I tutaj jakby te dane są na osi przedstawione, można się między nimi poruszać i tutaj są jakby te etykietki, które się odnoszą do konkretnych rzeczy, do konkretnych punktów, tak, na wykresie, to są jakieś komentarze właśnie do tego, co się działo. Teraz jak to zrobić? Mamy tutaj taki przycisk Make a Storyline, klikamy sobie. I tak jak powiedziałam, potrzebny jest nam, tutaj jest cała instrukcja, ona jest po angielsku, więc ja ją szybko streszczę, można sobie ją potem doczytać, jeżeli Państwo się posługują językiem angielskim. Potrzebny jest nam taki arkusz kalkulacyjny stworzony koniecznie w dokumentach Google, czyli w tym arkusze Google, to się nazywa po polsku. I tak, musimy mieć na pewno dwie kolumny. Dwie pierwsze kolumny to będzie rok czy data, bo to może być data też w formie dziennej czy miesięcznej. Ja akurat tutaj zrobiłam lata. I dane. Ja się tutaj posługiwałam angielskim, tak jak oni chcieli. I tutaj wpisujemy sobie te konkretne lata, tutaj wartości. To akurat to, co ja robię, to są zmiany w polskiej populacji na przestrzeni lat. Tutaj w trzeciej kolumnie wprowadzam sobie tytuły do tych etykietek, które się będą wyświetlały i wprowadzam też w czwartej kolumnie tekst, który chcę, jakby, żeby się wyświetlał w tych komentarzach do konkretnych dat. I jak już to zrobimy, ważne jest też zablokowanie tej pierwszej linijki. Potem klikamy sobie tutaj w opublikuj w internecie. Okej. I możemy sobie skopiować ten link do naszego arkusza. Kopiujemy. Wracamy na tę stronę tutaj Storyline. I jak się przesuniemy na dół, to tutaj mamy miejsce, żeby wkleić link do naszego arkusza. Wklejamy. Ładujemy. Mam nadzieję, że zadziała. Czasami nie działa. Powinien zadziałać. Ładuje się. Jest. OK. I tak, tutaj mamy pytania, czyli w której kolumnie, w kolumnie, o której nazwie mamy te informacje dotyczące dat, to będzie year. I tutaj mam, że u mnie to jest rok, ale jak Państwo widzą, można sobie też wybrać daty dzienne. Tutaj wybieramy, w której kolumnie są dane, czyli po angielsku data. I tutaj możemy wpisać, jak te nasze dane mogą się, jakby jaka jest kategoria ich, tak? Czyli ja wpiszę tutaj, że to jest liczba ludności. Tutaj to już się, tutaj mamy tytuł i tekst. OK. I robimy create storyline. To za momencik powinno się przetworzyć i załadować i powstanie nam takie storyline. Mam nadzieję, że wszystko będzie OK. Spróbuję skopiować ten link, który już tutaj się pojawił. Coś się nie powiodło. Spróbuję zrobić to jeszcze raz. Normalnie to wszystko działa, ale czasami, tak jak mówiłam, bywa kapryśne. O, jest. Dobra, trzeba było po prostu chwilę poczekać. Ja jestem dosyć niecierpliwa. OK, i tak wygląda, jak się załaduje, już wszystko przetworzy, tak wygląda nasz wykres. Ten, który ja stworzyłam tutaj na szybko. Nawigujemy sobie klikając po prostu na kolejne te etykietki. To nie jest zbyt rozwinięte narzędzie na ten moment, ale myślę, że może też się przydać, zwłaszcza właśnie w jakichś przypadku historyków, czy nie wiem, każdej osoby, która chce przedstawić coś, czego wartość zmienia się w czasie. I tak to wygląda w dużym skrócie. I też zachęcam tutaj do poklikania i odkrycia bliżej, jak to działa. OK, nie widzę pytań, więc przechodzę dalej.
bo mam jeszcze sporo rzeczy. A ktoś jeszcze, ktoś zadaje pytanie? Poczekam chwilkę. No tak, oczywiście trzeba się z tym przespać trochę, tak. Przede wszystkim trzeba się tym, z tym bliżej zapoznać w praktyce, bo to, że ja Państwu to pokazuję, no jakby to może Państwa zainspirować, natomiast oczywiście, żeby się z tym dobrze zapoznać, to trzeba sobie tam wejść i popatrzeć. Ostatnim narzędziem i najbardziej skomplikowanym, i ja nie będę tutaj dłużej się na nim zatrzymywać niestety, bo mamy zbyt mało czasu, żeby na to narzędzie spokojnie można by poświęcić całe zajęcia, to jest Timeline.js i tutaj w ten sposób można tworzyć interaktywne osie czasu, takie osie bardziej rozbudowane, pokazujące jakieś takie dłuższe, bardziej skomplikowane historie i tutaj też potrzebne jest nam konto Google i też pracuje się na takim arkuszu kalkulacyjnym, ale zaraz pokażę, jak on wygląda. On jest bardziej skomplikowany, no bo mamy więcej danych jakby do wprowadzenia. Jest trochę nieintuicyjny, ale jak się w tym pogrzebie, to też można stworzyć fajne rzeczy. Ok, timeline wygląda w ten sposób. I tutaj pokażę przykład, który oni też stworzyli na swojej stronie. To jest akurat o kobietach w informatyce. I wygląda to w ten sposób, że przesuwamy się tutaj, jak Państwo widzą, na dole, na osi czasu. A tutaj mamy zdjęcie bądź film, można też wstawić film. Jakieś informacje, tak, na temat tej osoby czy zdarzenia. Można wstawić sobie tutaj różne typy danych. Można wstawić, tak jak widzą Państwo, mapę. Można odesłać do YouTube'a. Można odesłać, można wstawić cytat, a tutaj zaraz będzie też artykuł z Wikipedii. Także tych możliwości jest całkiem sporo. Tutaj widzę, że oni też do SoundClouda odsyłają, czyli do platformy muzycznej. I wbrew pozorom nie jest to bardzo trudne do stworzenia. To znaczy wymaga, na pewno jest czasochłonne, natomiast można to z pomocą tego narzędzia zrobić w całkiem prosty sposób. No tylko trzeba właśnie trochę nad tym posiedzieć, żeby to miało ręce i nogi. I tak, jak się przesuniemy tutaj na dół, to tutaj jest instrukcja, jak sobie zrobić tę oś czasu. I tutaj znowu będzie nam potrzebny arkusz Google, ale on jest bardzo jakby specyficzny i jest tym razem bardziej rozbudowany, więc nie robimy go na własną rękę, tylko tutaj jest taki szablon, jak sobie klikniemy w ten niebieski przycisk, przejdziemy do szablonu, który możemy edytować i jakby wprowadzać tam swoje dane. Ja już przygotowałam taki wstępny, troszkę obrobiony szablon, i on wygląda tak, ma bardzo wiele kolumn i jakby wiele danych wchodzi w grę. Trzeba się tutaj troszkę wczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi, ale jak już wiemy, to jest całkiem ok. I tutaj mamy tak, najpierw mamy daty i to mogą być zarówno daty punktowe, jak i okresy czasu, tak? Czyli możemy sobie wpisać, że od tam któregoś roku i dnia do któregoś. I to jest początek, a to jest koniec, end. Oczywiście, jeżeli stosujemy te punktowe daty, to wypełniamy tylko tę pierwszą kolumnę. Tutaj dalej mamy nagłówek tego slajdu konkretnego, tej części, do której się odnosimy. Tutaj mamy tekst. Tutaj możemy właśnie wstawić link do zdjęcia, bądź tak mi się wydaje, że tutaj też do YouTube'a, tak. No i tutaj możemy też jakby podpisać, tak? Możemy albo podpisać autora, jeżeli ja korzystam akurat z wolnej domeny, więc ja po prostu podpisałam, że to jest jakby na zdjęciu będzie Olga Tokarczuk. I dalej wpisujemy sobie tylko, to mi się jakoś wstawiłam bardzo długi tekst i on mi tak przeskakuje niewygodnie, no ale dalej wpisujemy jakby właśnie te daty. W pierwszej linijce daty nie było, dlatego że to był slajd tytułowy, który jakby był po prostu jakby okładką, tak? tej mojej prezentacji. Dobra, i ja tutaj wstawiłam chyba tylko dwie powieści Olgi Tokarczuk, czyli wstawiłam tu w pierwszej kolumnie datę wydania, tam napisałam tytuł, napisałam coś krótko o tej powieści i wstawiłam okładkę. I teraz tak, muszę znowu zrobić tak jak w tym storyline,
muszę zrobić opublikuj w internecie. Tutaj zmieniamy cały dokument na od 1. OK, i teraz nie kopiujemy tego linku, chociaż chyba można, ale oni zalecają, żeby skopiować ten z góry. Czyli zaznaczamy sobie tutaj na od 1, to sobie zamykamy i kopiujemy ten z przeglądarki. Kopiujemy. Wracamy na stronę timeline. I tutaj znowu będzie miejsce, żeby sobie wstawić nasz arkusz, wstawiamy. Tutaj mamy link do naszej osi czasu. Mam nadzieję, że zadziała. To czasami trochę wolno działa, tak jak Państwo widzieli w poprzednim wypadku, ale zobaczymy. Powinno się załadować. Tak. I tak wygląda jakby ta bardzo moja pierwsza i podstawowa oś czasu. Tutaj też trzeba troszkę sobie poczytać, pomyśleć, jak to zrobić, żeby było sensownie. I znowu przesuwamy się strzałeczkami, które są po boku, do kolejnych punktów na naszej osi czasu. Jak Państwo widzą, wędrujemy tutaj na dole. Ja nie zaznaczałam dat dziennych, więc trochę trudno się odnaleźć, że to jest, ale tutaj mamy zaznaczone, który to jest rok. Można zaznaczyć też daty dzienne, jeżeli mamy taką potrzebę. I warto też pamiętać, że jako, że to jest narzędzie amerykańskie, to polskie znaki będą się wykrzaczać. To znaczy ta czcionka, jeśli chodzi o sam tekst, jest chyba taka uniwersalna i ma polskie znaki, ale czcionka, która jest używana w nagłówkach, będzie się wykrzaczać, więc będą te takie, że na przykład jest dziwne, tak, czy e. Ale myślę, że to nie jest jakby duży problem. Dobra. Polecam też sobie poczytać, popatrzeć, popróbować. I jest to całkiem fajne narzędzie, które ma duży potencjał, myślę, dla nauczycieli różnych przedmiotów i nie tylko dla nauczycieli. OK, przechodzę dalej, chyba że są jakieś pytania na ten moment. Dobra, idę dalej. Teraz przejdę do grupy takich narzędzi, które służą do tworzenia materiałów graficznych i takich bardzo prostych prezentacji animowanych. I też jestem pewna, że niektóre z nich są Państwu znane. Bo pierwszym z takich narzędzi, o których chciałam wspomnieć, nie będę o nich mówić dużo, jest Canva. I czy znają Państwo Canwę? Pracowali już Państwo w Canwie? Nie wszyscy, ale niektórzy tak. Do robienia plakatów. Ja też zwykle używałam Canwy raczej do robienia projektów graficznych, które nie są ruchome. To jest właśnie takie narzędzie, które działa dla osób, które nie używały Canwy. To jest narzędzie, które jest dostępne online i działa na zasadzie takich gotowych szablonów, projektów graficznych i też interaktywnych takich prezentacji, czy teraz już chyba nawet wideo, które można sobie dowolnie modyfikować. Jakby korzystamy z szablonu i sobie podstawiamy własne treści tam. Możemy wstawiać własne zdjęcia, własne teksty, wiele, wiele rzeczy. Jest naprawdę tam dużo możliwości i istnieje też rozszerzona wersja darmowa Canva Edu dla nauczycieli. I teraz tak, jeśli chodzi o Canwę, nie będę o niej mówić dużo, pokażę ją szybko, ale odsyłam Państwa do webinaru mojej koleżanki z fundacji, Moniki Czapki. Ten webinar odbył się około miesiąca temu i Monika przez ten cały czas poświęcony, cały czas webinarowy mówiła właśnie o Canwie i o Krelo, które jest bliźniaczym właściwie narzędziem dla Canwy. Wrzucam Państwu tutaj na czacie link do tego do nagrania z tego webinaru. Mogą sobie Państwo, jeżeli chcą Państwo o Canwie dowiedzieć się więcej, właśnie wejść sobie obejrzeć ten webinar na spokojnie i tam jakby jest wszystko wytłumaczone dla osób, które wstawiają pierwsze kroki w Canwie. Ja natomiast pokażę tak na szybko, jak Canva w ogóle wygląda i gdzie znaleźć te prezentacje w Canwie. Zaraz, byliśmy tu. OK, tak wygląda strona startowa Canwy i tutaj mamy, jak Państwo widzą, różne szablony. Różnym przeznaczeniu, tak? Czyli można sobie zrobić tutaj, tak jak któraś z Pań powiedziała, plakat, można sobie zrobić CV, różne rzeczy na social media, teraz można robić też filmy. No i powiedzmy, że chcemy zrobić prezentację. Klikamy sobie w prezentację. Tutaj wybieramy sobie szablon,
który nam pasuje najbardziej do naszego tematu. Te szablony można sobie zmieniać. Powiedzmy, że wybieramy ten. One wszystkie są tutaj takie koronawirusowe, widzę teraz. I tak, i mamy od razu 10 stron prezentacji. Możemy je oczywiście zmieniać, wyrzucać i modyfikować. I jakby modyfikuje się to wszystko tak samo i dla tych osób, które już używały Canvy, to jakby wszystko działa na tej samej zasadzie, co te projekty graficzne, proste plakaty i nie wiem, ulotki czy treści na social media. Jedyna różnica jest taka w prezentacjach i w tych takich są projekty z animacjami, to właśnie, że możemy sobie wstawić jakieś efekty animacji, tak? To będzie, nie możemy, że wjeżdżają nam blokowo te elementy, albo pojawiają się jeden po drugim. Także można się tutaj tym fajnie pobawić. I nie będę mówić, tak jak mówię, o Canvie więcej, dlatego że jakby cały webinar poświęciła temu Monika i warto tam zajrzeć dla osób, które do tej pory nie korzystały z Canvy, to myślę, że ten webinar Moniki będzie bardzo dobrym wprowadzeniem i tam dowiedzą się Państwo kompleksowo wszystkiego. Pani Marta pisze, że kartki świąteczne można robić, aha, i Canvy pokochali uczniowie. Można też robić interaktywne plakaty, tak, tak, tak. Tam zawsze, nie wiem czy w każdym szablonie, ale w tych szablonach, które mają taką opcję, jest na górze, będzie właśnie się wyświetlało, teraz może pokażę to jeszcze raz, będzie się wyświetlała taka opcja animacja. Także bardzo wiele tych projektów w tym momencie ma opcję animacja. Nie wiem, czy wszystkie szablony, ale powiedzmy, że wyjdziemy sobie tutaj w plakat. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Tak, i mamy tutaj na przykład na tym szablonie, tak, więc podejrzewam, że na większości tak będzie, że mamy animację, tak, i możemy też sobie zrobić tutaj, zaanimować to, co się dzieje na plakacie. Także jest sporo opcji. Canva się bardzo rozwija, bo ma dużą konkurencję, o której właśnie zaraz powiem. Okej. Dobra. Kolejnym narzędziem, które też być może Państwo trochę już znają, jest Geniali. I ono było też jakby mocno eksploatowane przez niektórych nauczycieli w tym roku, wiem, bo byłam na kilku też webinarach poświęconych Geniali. I to jest narzędzie, które działa podobnie do Canvy, z tym, że ono się skupia właśnie, o ile Canva raczej się skupia na tych projektach nieanimowanych, choć oczywiście wprowadza elementy interaktywne, to Geniali wręcz odwrotnie skupia się przede wszystkim na tych interaktywnych, klikalnych, które jakoś tak coś się dzieje, jak klikamy w projekt. Bo też nie będę mówić dużo o Geniali. Jeśli chodzi o Geniali, to myślę, że to też jest troszkę bardziej... Geniali może nie jest trudne, ale na pewno jakby, żeby dobrze z niego korzystać, trzeba je dobrze przemyśleć, przeklikać. I też warto sobie poświęcić trochę na to czasu po prostu. Ja pokażę, jak to wygląda. Myślę, że nie ma co się bać, Pani Marto, tylko trzeba właśnie trochę popróbować i trochę poklikać. Dla osób, które może nie znają Geniali, zaraz przejdę na stronę główną. Tutaj tak, co możemy stworzyć? Jakby opcji jest bardzo dużo. Wiem, że nauczyciele tworzą te takie interaktywne escape roomy i różne grywalizacje w Geniali. Ja akurat tego nie robiłam, więc nie będę udawała, że jestem specjalistką w tym temacie. Polecam jakby zajrzeć sobie na Facebooku, jeżeli korzystają Państwo z Facebooka. Jest taka grupa Geniali Polska i tam członkowie tej grupy się chętnie dzielą swoimi projektami, też swoją wiedzą, więc tam można znaleźć dużo inspiracji, jakby też dobrze zacząć z Geniali. Ja wejdę może po prostu w prezentację, to jest nasz główny temat. Tutaj mamy różne szablony i akurat jeśli chodzi o edytowanie prezentacji, to one nie są bardzo skomplikowane. Zaraz pokażę, jak to działa. Może też problemem dla niektórych osób w Geniali może być to, że Geniali jest po angielsku. W Canvie mamy tak, że możemy sobie ustawić język na polski i na pewno dla wielu osób to jakby daje większy komfort użytkowania. W Geniali
Geniali chyba się nie doczekało polskiej wersji, z tego co wiem. Ja przynajmniej jej nie doklikałam się do tej pory. No i jakby edytujemy tutaj podobnie jak w Canwie te takie rzeczy, które nie są ruchome. Znaczy właściwie wszystko, tak? Jakby jeśli to jest taki projekt prezentacji czy wideo, to jakby działa to tak samo jak w Canwie, czyli sobie też podmieniamy różne, możemy sobie podmieniać elementy. Jak obejrzą Państwo tamten webinar o Canwie, to bardzo wiele rzeczy z użytkowania Canwy ma przełożenie na Geniali, także na pewno to też stanie się wtedy jaśniejsze. I właśnie jakby innowacją w stosunku do Canwy w Geniali jest to, że są elementy interaktywne, czyli możemy wstawiać sobie do naszego projektu jakieś przyciski czy odsyłacze, tak, do innych miejsc w tekście. Dlatego może opinia o Geniali jest, że jest ono trudne, dlatego że właśnie wymaga dobrego planu. O ile w Canwie możemy właściwie stworzyć coś z niczego, no to w Geniali trzeba się troszkę troszkę bardziej natrudzić, żeby to dobrze wymyślić. Ale jakby edytujemy sobie to jakby w podobny sposób, tak? Jak ja tutaj cofnęłam zmiankę. Dobra. Możemy wstawiać też jakieś infografiki do naszego projektu. Tutaj mamy widok na wszystkie strony, tak? Możemy sobie też zmieniać kolejność, kopiować, wyrzucać. No tak jak mówię, też na pewno Geniali, a pani Marta pisze, że jest tradycjonalistką, rozumiem. Rozumiem, bo jakby to zawsze bezpieczna droga, tak? Ale warto sobie poklikać. Myślę, że naprawdę to, co ja widzę, co nauczyciele robią w Geniali, jest niesamowite. Ja akurat jakby nie pracuję jako nauczycielka, więc nie mam aż takich potrzeb, żeby te materiały tworzyć w Geniali. Dlatego też nie mam dużego z nim doświadczenia, natomiast wiem, że daje super efekty. Także polecam tę grupę, Geniali, oficjalna polska grupa. Tam na pewno znajdą Państwo dużo inspiracji. Dobra, idziemy dalej. Okej. Pokażę też szybko narzędzie, które jest podobne do Canwy i do Geniali, ale nie jest darmowe i nie pozwala na tworzenie animacji, ale zawarłam je tutaj dlatego, że pozwala na tworzenie bardzo fajnych infografik i jeśli chodzi właśnie o infografiki i takie jakieś wykresy i tak dalej, to na pewno FISMI daje fajne możliwości. Problem jest taki, że w wersji darmowej można stworzyć tylko 5 projektów i właśnie zapisać je tylko w formacie JPG, czyli jakby wszystkie nasze animacje i to jakby to, co się będzie ruszało, no to jak zapiszemy to w JPG, nie będzie się już ruszało. Natomiast można też prezentować z poziomu aplikacji. Ja pokażę to szybko. To działa na dokładnie takiej samej zasadzie, czyli podmienianie i wstawianie własnych treści. Dobra, już idę do Wismi. Tutaj trzeba się też zarejestrować, tak jak w Canwie czy w Geniali. No i mamy sobie, zaraz przejdę może na... Zrobię create new project. No i tak, możemy zrobić powiedzmy prezentację. Tutaj też będziemy mieć do wyboru różne szablony. Z tym, że trzeba właśnie, tworząc prezentację w tym Wismi, one wyglądają bardzo tak całkiem, powiedziałabym, profesjonalnie. Są chyba bardziej skierowane do biznesu, ale być może któreś z tych szablonów mogą się Państwu też do czegoś przydać. Tylko właśnie trzeba pamiętać, że jak sobie stworzymy taką prezentację w Wismi, no to nie będziemy, znaczy możemy ją zaprezentować przy pomocy internetu z poziomu aplikacji, natomiast nie możemy jej sobie ściągnąć i zapisać w formie prezentacji z efektami animacji, tylko jako JPG. No i jak wybierzemy sobie, powiedzmy, że chcemy sobie zmodyfikować ten szablon, no to klikamy. I jakby to znowu jest podobne do tego, co się działo w Canwie, tak? Czyli możemy sobie klikając zamienić się, wpisać to, co chcemy, co nam pasuje. Tutaj możemy sobie wstawiać
ilustracje i kształty, i one jakby wszystkie są utrzymane w podobnym stylu. No właśnie w tej wersji podstawowej nie ma dużo opcji, ale nadal warto znać, myślę. Czasami może się przydać. Dobra. Kolejną rzeczą, którą też Państwu tutaj chciałam podpowiedzieć, jest Bytable. I to jest takie narzędzie do tworzenia krótkich filmików animowanych. Ono jest bardzo fajne w takiej w tej swojej graficznej wersji, dlatego że ma dużo fajnych szablonów i takich kolorowych bardzo, żywych. Przepraszam. I jedyny problem z Bytable jest taki, znaczy, no, w edukacji on chyba nie jest dużym problemem, że w wersji darmowej nie, możemy sobie pobrać filmik tylko ze znakiem wodnym Bytable, czyli będzie się wyświetlało, że jakby no, że stworzyliśmy to przy pomocy tego Bytable. No i mamy ograniczenie czasowe, czyli możemy stworzyć filmik do trzech minut, tak. Dobra. Pokażę Bytable. Już tam idę. I tak wygląda. Bytable też trzeba sobie założyć konto, żeby pracować. I mamy tutaj gotowe szablony tych różnych filmików, które możemy sobie również edytować według własnego uznania. Zobaczę tylko, co tam. Okay. Tak. Dużo z tych filmików może się wydawać całkiem właśnie też stworzone raczej na potrzeby social mediów i biznesu, ale myślę, że w Państwu pracy też niektóre z nich mogą mieć zastosowanie. I tutaj możemy sobie, jak klikniemy sobie na preview, to będziemy mieć krótki podgląd na to, jak to całe, jak ten szablon się prezentuje. A jeśli chcemy go edytować, klikamy w edit. I dalej znowu praca jest bardzo podobna do tego, co się dzieje w Canwie, czyli też sobie jakby podmieniamy to, co nam jest nam potrzebne. Mamy tutaj też ścieżkę muzyczną. No i tak, i sobie pracujemy na kolejnych scenach, tak? Czyli tutaj mamy, możemy sobie zaznaczyć, ile ta scena ma trwać. Tutaj też trzeba sobie jakby zapoznać się z tym bliżej, poklikać. No i tak jak mówię, jakby są ograniczenia w wersji tej podstawowej. Natomiast nadal można parę fajnych rzeczy stworzyć. Rozumiem, że jakby w pracy nauczycielskiej może się jakby zdarzyć, że będą Państwo potrzebowali więcej niż 3 minut, no ale jeżeli mają coś Państwu krótkiego do zaprezentowania, to można to jakoś w tę formę Bytable darmowego wdrożyć. Ok. I ostatnia rzecz z tych narzędzi do animacji to jest Render Forest. I ono jest bardzo podobne do Bytable. Też można tutaj sobie tworzyć w nim jakieś krótkie prezentacje animowane, animowane pocztówki też. I tutaj znowu mamy ograniczenie do 3 minut i znak wodny Render Forest. I Render Forest jest akurat skierowany tak typowo do biznesowych klientów, więc większość tych szablonów będzie wyglądała bardziej profesjonalnie i będzie się pewnie skupiała na próbie sprzedaży produktu, tych szablonów, ale można sobie też trochę się tym pobawić. Zaraz, ja nie jestem na stronie głównej, wejdę na stronę główną. Ok, mamy tutaj Design Graphics. I tak, i tutaj mamy trochę szablonów do wyboru na różne tematy. One są pogrupowane właśnie jakoś tak tematycznie chyba. Powiedzmy, że wejdziemy do Vegan Diet. Zasnąłem. A okej, okay, bo oni to też teraz widzę trochę zmienili i to teraz jest po prostu. A okej, okay, dobra, bo muszę wejść w Create Video. Przepraszam, trochę też zmienili tutaj layout i jak ostatnio tutaj byłam, to inaczej to wyglądało. Okej, okay, czyli tutaj jakbyśmy w Design Graphics, możemy sobie zaprojektować grafiki właśnie na przykład po prostu na Facebooka albo na YouTube'a, albo na, głównie na media społecznościowe. A jeśli chcemy robić te wideo i prezentacje, to klikamy tutaj w Create Video i tutaj mamy opcję, czy to będzie prezentacja, powiedzmy Presentations Educational. No i one są właśnie, tutaj mamy szablony i jak sobie klikniemy
i tutaj jest coś takiego jak Create Now. To też przejdziemy sobie do edytora. On wygląda troszkę inaczej niż Whiteboard. I możemy sobie tutaj wybrać, które sceny nam pasują do naszego filmiku. Powiedzmy, że 6. O, i tutaj jest już edytor. Czyli jakby tutaj jest kilka kroków więcej niż w Whiteboard. I to się zmieniło przez ostatnie 2 miesiące, bo jak korzystałam z tego Render Forest ostatnio, to wyglądało to trochę inaczej. Ale nadal, no, można sobie też poklikać, popatrzeć. Jakby zasada działania jest bardzo podobna we wszystkich tych aplikacjach. Także polecam Państwa uwadze, jeżeli będą chcieli Państwo poszukać. Dobra. Aha, pani Marta pisze, że nie mogła wygenerować filmiku. Być może filmik był za długi i w tej wersji darmowej się nie chciał wygenerować, albo może był tam jakiś element, który był tylko dostępny w wersji płatnej. Być może tak się zdarzyło. I jeżeli nie, to ja ogólnie też polecam, chyba Whiteboard jest takie bardziej przyjazne dla użytkownika, tak mi się wydaje, z tych dwóch opcji. A są też inne, można sobie jakby poszperać. Ja wybrałam te dwie, bo one w wersji darmowej oferują chyba najwięcej, niewiele, ale nadal najwięcej opcji. Dobra, przechodzimy do kolejnej, do kolejnego punktu, bo mamy już niewiele czasu, a jeszcze trochę rzeczy chciałam, o kilku rzeczach chciałam powiedzieć. Tutaj nie będę też mówić długo, to są legalne źródła zdjęć, wideo i muzyki, które mogą Państwo wykorzystać właśnie tworząc swoje projekty, czy prezentacje wideo, czy plakaty. I jeśli chodzi o zdjęcia, grafiki i wideo, to są najpopularniejsze, te, które tutaj wypisałam. Ja już zaraz wrzucam Państwu te linki do tego na czacie. Chwileczkę, muszę sobie to skopiować. Okej, wrzucam na czat. To są linki do stron, z których można pobrać darmowe zdjęcia, grafiki i wideo. I nie będę o nich mówić długo, ale chciałabym tylko szybko pokazać, jak się za to zabrać w ogóle. Najpopularniejszym i moim ulubionym, moją ulubioną biblioteką treści jest Pixabay. Pixabay wygląda w taki sposób. Jest taką biblioteką właśnie, w której wyszukujemy obrazy czy też grafiki po jakimś słowie kluczowym, czyli na przykład powiedzmy, że chcemy sobie znaleźć, nie wiem, jakieś zima. Wpisujemy zima i znajdują nam się wszystkie zdjęcia otagowane jako zima. Tutaj wskazówka mała, to się będzie wyszukiwało po polsku, natomiast ja ogólnie polecam raczej wyszukiwanie po angielsku, jeżeli jest taka możliwość, dlatego że wtedy mają Państwo dostęp do większej ilości treści, po prostu jakby to jest międzynarodowa platforma, tam jakby większość treści jest otagowana przede wszystkim po angielsku, dlatego szukając po angielsku będziemy mieć więcej wyników. No i żeby sobie pobrać zdjęcie, które nam się podoba, czy też grafikę, klikamy sobie w nie, tutaj mamy coś takiego jak darmowe pobieranie, wybieramy sobie rozmiar, on zwykle tutaj jest domyślny, ten domyślny ma najlepszą rozdzielczość, taką uniwersalną, ale można sobie tam dobrać. Musimy zwykle udowodnić, że nie jesteśmy robotami. Klikamy pobierz i już mamy na dysku ten plik. I to jest jakby legalne, darmowe, wszystko gra. Nie łamiemy żadnych praw autorskich, pobierając zdjęcia stąd. I jeszcze jedną rzeczą, jakby te inne strony, które wypisałam, działają na tej samej właściwie zasadzie, więc ja tylko przejdę do jednej, która jest trochę inna. I to jest The Noun Project. To jest biblioteka ikon. Są tu też zdjęcia, ale jakby najważniejszą funkcją jest to, że możemy sobie tutaj wyszukiwać ikony na tej samej zasadzie, co w Pixabay, tylko że tutaj chyba po polsku nam to nie zadziała, więc raczej musimy szukać tematycznie po angielsku. I tutaj mamy też ikonki, mamy całe zestawy też czasami ikonek, zależy jak na co trafimy. I możemy sobie te ikonki pobrać i wykorzystywać je w swoich plakatach, prezentacjach, projektach, co tylko jest nam potrzebne. Generalnie polecam, jest to bardzo fajna rzecz.
I teraz pokażę jeszcze tylko szybko. To jest archiwum darmowych sampli muzycznych, które też można wykorzystywać, zwłaszcza w tych projektach wideo czy w prezentacjach. Zaraz. To też się troszkę tu zmieniało, widzę, ale tutaj jak będziemy w search, to możemy sobie wyszukać. Zwykle też jakby po temacie. Być może trafimy coś tematycznie, albo po gatunku muzyki. I ja już też to zostawiam na razie i wyślę Państwu też na czacie te biblioteki muzyczne, żeby Państwo sobie mogli je zapisać. Pani Paulina, czy wśród tych bibliotek są takie, z których można... Tak, można. One są wszystkie na wolnych licencjach, więc korzystając z tych, zwłaszcza z Pixabay, Pixabay i Unsplash na pewno działają w ten sposób, że możemy z nich korzystać bez podawania źródła i autora. Reszta wydaje mi się, że również. Na pewno The Noun Project też jest jakby na wolnej licencji. Nie musimy tutaj podawać źródła ani autora. To są jakby, wszystko jest ok, jeżeli po prostu sobie pobierzemy i korzystamy, bo jakby autorzy tych zdjęć, umieszczając je w tych bibliotekach, zgadzają się właśnie na taki użytek. Także nie ma problemu. To jeśli chodzi o źródła i jeszcze szybko, myślałam, że będziemy mieć na to więcej czasu, ale już nam zostało niewiele. Narzędzia aktywizujące i angażujące odbiorców. Dla mnie to jest bardzo ważny element prezentacji. Akurat w tej dzisiejszej prezentacji zbyt wielu takich nie zawarłam, bo miałam dość ograniczony czas. Natomiast myślę, że warto z nich korzystać. I co mam na myśli, mówiąc narzędzia aktywizujące? Przede wszystkim narzędzia quizowe. Prawdopodobnie znają Państwo Kahoot, bo na tyle, na ile pracowałam z nauczycielami, to Kahoot często był w użyciu. To jest narzędzie do tworzenia quizów. I w Kahoocie jakby zabawa polega na tym, tak, że pytanie wyświetla się na głównym ekranie, jakimś dużym ekranie albo na udostępnianym ekranie przy nauce zdalnej, a odpowiedzi wyświetlają się na ekranach uczestników w formie takich kafelków, kształtów. No i można grać indywidualnie lub w parach i grupach. To się tworzy, żeby stworzyć Kahoot, trzeba wejść na stronę create.kahoot.it. Natomiast także tutaj chyba podałam Państwu zły adres, za co przepraszam, ale zaraz będę wysyłać wszystkie linki, tam już jest chyba ok. A uczestnicy... Czyli Pani Marta ma sprytnych uczniów, którzy potrafią podejrzeć prawidłową odpowiedź. No to niestety. Nie wiem, ja robiłam to często też w grupach dorosłych osób, więc tam nie było kombinowania i zabawa... Zabawa jest ok. Dobra, nie będę jakby pokazywać Kahoota, bo wyszłam z założenia, że on jest na tyle popularny, że prawdopodobnie Państwo go znają. On będzie zaraz w liście linków, więc jeśli będą chcieli sobie Państwo przeklikać, on jest dość intuicyjny i myślę, że sobie Państwo z nim poradzą. Innym z narzędziem, które też już wspomniała Pani Marta, jest Quizzes i ono jest bardzo podobne do Kahoota, ale jest zasadnicza różnica taka, że w nie tak jak Kahoot, tutaj zarówno pytanie, jak i odpowiedzi wyświetlają się na ekranach użytkowników, czy na ekranach ich smartfonów, czy na ekranach ich komputerów, a na ekranie głównym śledzi się postępy graczy. I można tutaj grać bądź indywidualnie, bądź w parach. No i żeby wziąć udział w takim quizie, żeby uczestnicy mogli wziąć udział w quizie, muszą wejść na stronę Join My Quiz i tam wpisać kod, który generuje organizator. Ja przygotowałam taki quiz, ale mamy bardzo mało czasu, więc nie wiem, chyba nie zagramy. Zróbmy? Dobrze, okej, w takim razie zrobimy. Ja mam czas, nie wiem jak Państwo. Dobra, bo to będzie właściwie już przedostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, dlatego dobra, zrobimy go. On ma tylko 5 pytań, więc myślę, że damy radę. Dobra, więc ja już się włączam na mój Quizzes i zaraz podam Państwu kod. Państwo mogą wejść od razu na tę stronę. Już wysyłam ją na czacie. Join my quiz.com.
Chyba jest OK. I już zaraz dodam Państwu kod. Na chwilkę. Dobra, już udostępniam. Moment, trochę się zagubiłam, a chwilkę. OK. Dobra, i trzeba tam wpisać 582225. Taki kod na stronie joinmyquiz.com. Nieosiągalna. Myślę, że jak pani kliknie właśnie w ten link, który teraz wstawiła pani Marta. Okej, to proszę kliknąć w ten link, który wstawiła pani Marta. Nie wiem, czemu zawsze to Join My Quiz działało. A teraz może coś źle wpisałam? Chyba nie. Nie wiem. Dobra, drugi powinien działać. Ja poczekam, aż państwo tam dołączą. Na razie mam jedną osobę o tajemniczym niku facetka od Niemca. Mam też Paulinę, ok. Ogólnie pytań jest 5 i 2 pytania są otwarte, bo chciałam pokazać, że są też takie możliwości, żeby zrobić tam pytania otwarte, które nie są jakby punktowane, tylko sezamsznice. Ok, ktoś się zdecydował na losową nazwę i on przydziela właśnie jakieś takie te sezamsznice. Okay. Tak, w jednym pytaniu trzeba wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Dwa są otwarte. Także chciałam tak pokazać po prostu różne możliwości. Widzę, że ktoś jeszcze dołącza. Okej. Mam 5 osób. Nie wiem, kto jeszcze działa. Dobra, mam 6 osób. Dobra. To co, chyba rozpoczynam? Może jeszcze ktoś dołącza? Dobra, ktoś jeszcze dołącza, okej, okay. Chciałam się pospieszyć. Okej, okay, dobra, rozpoczynamy grę, bo od kilku sekund już nikt nie dołączył, więc zaczynamy. Teraz pytanie i odpowiedzi będą się wyświetlały na pani ekranach. A tutaj będziemy śledzić, co się będzie działo? Jakie postępy panie robią? Tutaj będzie się wyświetlała tabela liderów i to jest bardzo fajna opcja, że jakby to się tak animuje, tak? Że kto odpowiedział już na pytanie, to przesuwa się na czoło. Pytania dotyczą oczywiście tego, co tutaj się dzisiaj działo, więc jedno z nich jest chyba trochę podchwytliwe, ale... I tutaj... A tu pokażę paniom, jak już pani skończyła. Chyba same panie. Dobra, chyba jeszcze panie wypełniają. Myślę, że te pytania otwarte zwłaszcza mogą chwilkę zająć. Troszkę pewnie trzeba się zastanowić. Hmm,
Następują przetasowania, widzę na liście. Niewielkie, ale jednak. Ja tymczasem, jak Panie jeszcze grają, to wyślę na czacie linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówiłam. I w niektórych przypadkach będzie też tam odesłanie do dodatkowego źródła, w którym można się dowiedzieć może trochę więcej na ten temat, bo moje koleżanki właśnie, tak jak wspominałam, robiły też webinary na te tematy, może zbliżone tematy. Dobra. Okej, widzę, że większość z Pań skończyła. A jednej osobie prawdopodobnie się coś zacięło chyba, bo widzę, że nie wypełniła wszystkich pytań. Okej, dobra. I teraz tak, jeśli chodzi o tabelę wyników. Wygrała osoba, która została z Sezam Schnitzel. Nie wiem, kto komu się wylosowało taki nick, ale ta osoba była najszybsza i odpowiedziała najwięcej. Na drugim miejscu się znalazła pani Paulina, a na trzecim miejscu pani Klaudia. Gratulacje. Ale co chciałam jeszcze pokazać na podstawie tego naszego quizu, to że robiąc ten quiz w Quizzes, możemy podejrzeć tutaj, tutaj mamy tabelę liderów, obok mamy zakładkę pytania. I jak sobie wejdziemy w zakładkę pytania, to widzimy anonimowo, ile było poprawnych, a ile błędnych odpowiedzi na dane pytania. I tutaj zaraz, jeszcze gdzieś możemy sobie na pewno te open-ended, a chyba to po zakończeniu można sobie zajrzeć, jakie były odpowiedzi w tych otwartych. Zakończę. Tak, po zakończeniu mamy też jeszcze podium, tak jak w Kahucie. Dobra. Dobra. I mamy tutaj rezultaty. Mamy tutaj już nie anonimowo, kto odpowiedział jak na jakie pytanie. I tutaj chyba nam się wyświetlą odpowiedzi. Super, widzę, że mają panie trochę pomysłów na mapę. O, super, i prezentację. Bardzo fajnie. Super. Także to jest, myślę, bardzo przydatne narzędzie quizowe i bardzo je polecam. Ja wolę je nawet niż Kahoot, bo też wydaje mi się, że jest wygodniejsze dla użytkowników, kiedy pytanie i odpowiedź wyświetlają się na tym samym ekranie. Mnie to bardziej odpowiada. Także, żeby sobie poklikać i stworzyć własną, to trzeba sobie wejść na, już wysyłam, tych linków jeszcze nie wysłałam, bo mam jeszcze dwie rzeczy do pokazania, więc tylko szybko o nich powiem i wyślę pozostałe linki. Dobra, jesteśmy tu. Dobra. Jeszcze jednym narzędziem, którego użyłam na początku tego naszego dzisiejszego spotkania, jest Answer Garden. Czyli to jest to narzędzie, gdzie jest pytanie i możemy wpisać swoje odpowiedzi. One się będą w formie takiej chmurki wyświetlać. To jest fajne narzędzie, tak jak pani Marta pisze, podobne do Menti, do którego przyjdę za moment. W Answer Garden fajne jest to, że nie musimy się tam w ogóle logować, tylko możemy sobie wejść na tę stronę answergarden.ch, wpisać swoje pytanie, jakby rozpocząć tę sesję i zbierać odpowiedzi tam. Nie jest nam potrzebne konto do tworzenia tego. Pokażę to na szybko. I to już będzie przedostatnia rzecz. OK, i w Answer Garden właśnie tak to wygląda. Jesteśmy sobie tu. To jest strona główna. Wchodzimy w Create Answer Garden. Tutaj wpisujemy nasze pytanie. Nie wiem, tak jak ja wpisałam najważniejsze cechy dobrej prezentacji. Tutaj możemy sobie zmienić, czy chcemy, żeby maksymalna długość to było 20 czy 40 znaków. To zależy od naszych
tak, naszej potrzeby. Tutaj możemy sobie wpisać mail, wtedy bardziej jakby możemy zostaniemy moderatorem tego, co się dzieje, ale nie wiem, jakby mnie się to akurat nie przydawało, ja z tego nigdy nie korzystałam. Tutaj możemy też zaznaczyć, czy to będzie się wyświetlało małymi literkami, czy dużymi. Tak, jeżeli na przykład jak ktoś pisze caps lockiem, to czy to będzie się wyświetlało faktycznie tak jak ten, czy nie. Możemy też zostawić to na jeden dzień, jeżeli nie są potrzebne długie, albo na tydzień, jeżeli chcemy do tego wrócić. Klikamy create i tutaj na górze mamy link do naszego tego ogrodu odpowiedzi Answer Garden. I narzędziem, które jest bardzo podobne, tak jak pani Marta już zauważyła, ja tylko luknę sobie na czat, jest Mentimeter, tylko że w Mentimeter trzeba się jednak zalogować, trzeba mieć konto, żeby stworzyć swoją ankietę. I ono Mentimeter właśnie pozwala na tworzenie ankiet, ale też bardzo prostych, w wersji darmowej chyba jednoslajdowych prezentacji, więc akurat do prezentacji nie wiem, czy tak bardzo jest przydatne, natomiast do tych ankiet mnie się przydaje bardzo. I żeby to zrobić, klikamy sobie, jak jesteśmy już zalogowani do naszego konta stworzonego w Mentimeter, klikamy sobie w niebieski przycisk New Presentation. Tutaj wpisujemy sobie nazwę, czyli u mnie to będzie opinie. Create Presentation. Dobra, i przechodzimy do tworzenia. I tutaj mamy kilka opcji, czyli możemy zrobić takie głosowanie, że uczestnicy wybierają opcję, która im się podoba bardziej. Mamy Word Cloud, czyli to bardzo podobne właśnie do tego, co się tworzy w Answer Garden, że te odpowiedzi pojawiają się w formie takiej chmury interaktywnej. Mamy open-ended i ja bardzo lubię używać tego, mamy open-ended, lubię tego używać właśnie do zbierania opinii na przykład o tym, co zrobiłam, ale można też użyć tego na przykład do burzy mózgów, tak żeby tutaj można wpisać więcej niż tej chmurze wyrazowej i to będzie bardziej czytelne. Mamy też ranking, można prowadzić Q&A. No i ja teraz chciałabym stworzyć taką krótką ankietę i poproszę panie o udział w niej. Państwa, nie wiem, czy są panowie, tylko panie się wypowiadały. I tutaj ja zadam takie pytanie. Jak było na dzisiejszym webinarze? Ok, to jest moje pytanie. I teraz, żeby zadać je paniom, muszę kliknąć tutaj z niebieski przycisk Present. Ja sobie klikam Present. I teraz tak. Panie muszą teraz wejść na stronę www.menti.com i wpisać ten kod, który się wyświetla tutaj na górze. Ja tylko na chwilę stąd wyjdę, żeby wejść na czat. Czyli to jest już ostatnia rzecz, o którą panie proszę. Proszę wejść na stronę menti.com i wpisać kod 13 54 46 i powiedzieć mi, jak się paniom podobało na dzisiejszym webinarze. Czy było ok, czy może coś było nie tak? Mogą to być krótkie opinie. Mnie się to bardzo przyda jakby do ewaluacji mojego wystąpienia. A ja teraz panie wpisuję, ja wyślę paniom jeszcze na czacie, państwu, nie wiem, nadal nie wiem, linki do tych narzędzi z ostatniej puli, czyli do narzędzi aktywizujących uczestników. Także mogą sobie panie skopiować po prostu linki do wszystkich tych rzeczy, o których ja dzisiaj mówiłam, one są wszystkie już wrzucone na czacie, w różnych wiadomościach, są ograniczenia znaków. Jak sobie panie skopiują i poklikają po zakończonym webinarze, to na pewno nauczą się panie jeszcze więcej i znajdą więcej inspiracji w tych rzeczach, o których mówiłam. Mam nadzieję, że było ok. I tak przedłużyłam ten webinar, bardzo przepraszam, ale miałam dużo rzeczy do powiedzenia, a i tak nie powiedziałam wszystkiego, co chciałam. Zwykle tak jest, niestety. Dziękuję bardzo za miłe opinie, super. No i cóż, życzę paniom odpoczynku. Tym z pań
tak, tym paniom, które mają teraz ferie i mają chwilę wytchnienia. Bardzo serdecznie dziękuję za udział aktywny w zajęciach i że chciało się panią mimo ferii spędzić cały ten wieczór ze mną. No i oddaję głos do Ani, bo zdaje się, że chciała jeszcze powiedzieć coś o zaświadczeniach. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ja chciałam też jeszcze powiedzieć chwilkę o zaświadczeniach. Tutaj już w komentarzu, ten komentarz na górze strony, jeszcze raz go wkleję może tutaj na czat. Mogą Państwo otrzymać zaświadczenie, wygenerować je samodzielnie na naszej stronie zaświadczenia.org.pl, ale najpierw trzeba zalogować się na stronę. Kasia, mówiłaś coś? Chyba nie. Dobra, nie. Trzeba zalogować się na stronę, a dopiero potem wejść w podany link. Jeżeli Państwo nie mogą teraz wygenerować samodzielnie zaświadczenia, to prosiłabym o przekopiowanie tego linku sobie po prostu do notatnika albo gdzieś zapisać. Gdyby nie było, jakie byłyby jakieś problemy, albo nie mogliby Państwo znaleźć tego po tym linku, to proszę napisać na nasz fanpage Angażuj Obywatelsko. Jeszcze raz zapraszam do polubienia. Znajdą tam Państwo więcej webinarów, na które serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś z Państwa też jest nauczycielem, nauczycielką, to też zapraszam do rekrutacji na warsztat o tym, jak dbać o siebie. Jest to warsztat o dobrostanie 3-godzinny. I zbieramy go zgłoszenia do jutra, więc gdyby Państwo chcieli taki warsztat się zgłosić, on jest 19 stycznia, to zachęcam. Aby zrobić zaświadczenie, należy utworzyć konto na stronie zaświadczenia.org.pl, więc trzeba sobie samemu wymyślić hasło i jakby zrobić swoje konto. No dobrze, Kasiu, dziękuję Ci za poprowadzenie tego webinaru. Mam nadzieję, że dla Państwa też to był wartościowy czas i dużo takiej dobrej wiedzy o tym, jak się zaprezentować. I dziękuję Państwu w takim razie, życzę miłego wieczoru i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych webinarach. I ja dziękuję bardzo i do zobaczenia.